tokefm.pl / pobierz. Proszę Państwa, różne rzeczy tutaj Państwu pokazujemy w naszym radiu. Tokefm, Eurokonchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Zaraz będą wiadomości najnowsze, ale my wciąż mówimy tutaj o Panu Bogu, proszę Państwa, o stwórcy. Jak rozpoznać Pana Boga? Gdzie w Biblii znajdujemy imię Boże? Same ciekawostki. Gdy leje deszcz, gdy pogoda jest taka niespokojna, ciemna. Idźmy dalej, proszę Państwa. JHWH. Przypomnijmy, że hebrajska część Biblii nazywana jest zwykle Starym Testamentem. Hebrajska część Biblii często nazywana jest Starym Testamentem. Przedstawia nam niepowtarzalne imię Stwórcy. W starożytnych manuskryptach reprezentują je cztery hebrajskie spółgłoski, które bywają transkrybowane jako JHWH. Imię Stwórcy pojawia się tam około 7000 razy. Czy wiedziałeś ty o tym? Czy wiedziałeś w ogóle, że jest Biblia? Czy wiedziałeś, że imię Boże to jest w Biblii głównie i że z Biblii imię Boże wynika? Czyli 7000 razy, to znaczy, że znacznie częściej niż takie tytuły jak Bóg lub Pan. No bo Bóg to nie jest imię Boże. Pan to też nie jest imię Boże. To są tylko tytuły, tak jak sędzia, prawda? Tak jak prokurator, sędzia. Przez szereg stuleci ludzie czytający Biblię hebrajską posługiwali się normalnie tym osobistym imieniem. Jednakże z biegiem czasu wielu Żydów popadło w zabobonny lęk przed wypowiadaniem imienia Bożego, wskutek czego jego wymowa się nie zachowała. W pewnym żydowskim komentarzu do Księgi Wyjścia nadmieniono: pierwotna wymowa z czasem zaginęła. Nowożytne próby jej odtworzenia opierają się na domniemaniach. Trzeba przyznać, że nie mamy pewności, jak Mojżesz wymawiał imię Boże, które można znaleźć w Księdze Wyjścia. 3 rozdział, werset 16, czy 6 rozdział, werset 3. Ale któż dzisiaj czułby się w obowiązku podejmować próby wymawiania imion Mojżesza, wymawiania imion Jezusa? Ściśle w tym brzmieniu i z taką intonacją, jak to robiono wówczas, nie, gdy oni chodzili po ziemi. A jednak nie wzbraniamy się używać imienia Mojżesza i Jezusa, zamiast skrupulatnie dociekać, w jaki sposób starożytny lud, bo to mataczenie, mówiący innym językiem, wymawiał imię Boże. Czy nie lepiej jest po prostu posługiwać się formą przyjętą w naszym języku? W naszym języku jest przyjęte Jehowa. Słowacki dwa razy pisze, Torbianie pisze, i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Także widzicie Państwo, Słowacki wiedział, kto to jest Jehowa, dlaczego on w ogóle mówi w ten sposób. Nawet nie Jahwe, bo to wiecie Państwo, Jahwe to tak brzmi kosmicznie. Już wiadomości, słuchajmy, Radia Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. Sądy postanowiły, że będą honorować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Ryszard Petru domaga się odpowiedzi od PiSu, czy przyjmie, czy odrzuca propozycję kompromisu w sprawie Trybunału. David Cameron tłumaczy się z Panama Papers. Sądy będą uznawać wyroki Trybunału Konstytucyjnego, pomimo tego, że rząd nie nazywa ich wyrokami. Uchwałę w tej sprawie podjęło kilkanaście zgromadzeń sędziów z całej Polski. Michał Janczura. Deklaracje o stosowaniu wyroków Trybunału złożyły m.in. sądy w Katowicach, Olsztynie, Wrocławiu, Kaliszu, Bydgoszczy, Rzeszowie. W innych sądach zgromadzenia dopiero się zbierą i można przypuszczać, że kolejne uchwały niebawem się pojawią, mówi sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa. Oddolnie sądy podejmują uchwały od sądów rejonowych poprzez
okręgowe i apelacyjne wysyłają to do Krajowej Rady Sądownictwa. KRS sam ogłosił dwa stanowiska, w których sprzeciwia się po pierwsze niepublikowaniu wyroków przez premier, po drugie wyraża swoje oburzenie z powodu pisma, które do Trybunału wysłał Zbigniew Ziobro. Zdaniem sędziów to straszenie i próba wpływania na postawę całego środowiska. Szef Stowarzyszenia Justicja Krystian Markiewicz zapowiada, że sędziowie bacznie śledzą orzecznictwo Trybunału. Sędziowie będą respektowali to orzeczenie. W podobnym tonie wypowiadają się inne stowarzyszenia sędziów z całego kraju. Michał Janczura, TOK FM. A więcej na ten temat już niebawem w naszym programie. Po godzinie 14 gościem Radia TOK FM będzie Piotr Semeniuk z Polityki Insight. Teraz Ryszard Petru, który niecierpliwi się, bo PiS do tej pory nie ustosunkował się do propozycji Nowoczesnej dotyczącej zakończenia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W liście do prezesa Jarosława Kaczyńskiego Petru podkreśla, że tydzień to wystarczająco dużo czasu, by zająć stanowisko w tej sprawie. I przypomina, że od czasu pojednawczego spotkania partyjnych liderów inna propozycja kompromisu nie padła. Nowoczesna zaproponowała, by sędziowie wybrani w grudniu głosami PiSu sukcesywnie zajmowali miejsca odchodzących członków Trybunału Konstytucyjnego, pod warunkiem jednak, że rząd opublikuje wyrok z 9 marca, a prezydent przyjmie przysięgę od sędziów wybranych w poprzedniej kadencji Sejmu. Petru czeka na odpowiedź w tej sprawie do 12 kwietnia. Po tego dnia Komisja Sprawiedliwości ma zarekomendować posłom kandydata na zwalniające się miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. I oczekuje, że decyzją PiSu będzie to właśnie jeden z sędziów wybranych w grudniu. Jeżeli zgłoszą innego niż jeden grudniowy, to jest zerwanie jakichkolwiek rozmów i sygnał, że tak naprawdę wszystko jest blefem. Petru w swojej liście do prezesa Kaczyńskiego skrytykował też ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, bo ten w piśmie do prezesa Trybunału poinstruował sędziów, że powinni orzekać i pracować na podstawie pisowskiej nowelizacji, której konstytucyjność sami zakwestionowali w orzeczeniu z 9 marca. Ziobro uprzedził sędziów, że jeśli się temu nie podporządkują, wyroki Trybunału nie będą publikowane, a ich samych może czekać prokuratorska kontrola. Dla Petru te słowa są jak sygnał o zerwaniu rozmów w sprawie kompromisu. Teraz prezydencki Tupolew, który, jak mówi Wacław Barczyński, rozpadł się w powietrzu. W przededniu 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej przewodniczący podkomisji, która bada przyczyny tej tragedii, formułuje ostateczne wnioski i w wywiadzie dla gościa niedzielnego zapowiada kolejne ekshumacje. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, na ten wywiad ostro reaguje opozycja. Nieuprawnione tezy, niepoparte dowodami, tak Marcin Kierwiński z PO podsumowuje wypowiedzi doktora Wacława Barczyńskiego. Zapomina, że jeżeli ta podkomisja ma dążyć do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, ma dążyć do prawdy, no to nie wolno formułować wniosków bez przeprowadzenia przez tą podkomisję jakichkolwiek badań. Podkomisja została powołana w lutym, pierwsze jej posiedzenie zwołano w marcu. To pozwala przypuszczać, mówi mi Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15, że chodzi nie o przedstawienie efektów pracy, lecz wyłącznie o podgrzewanie politycznych emocji. No jeżeli stawia się tezy bez przedstawienia materiału dowodowego, to zawsze jest to bardzo łatwe do podważenia. Być może jest to niepotrzebne podgrzewanie emocji. Doskonale wiemy, że 10 kwietnia Polacy wyszli zjednoczeni na ulicę, tak? Dzisiaj jesteśmy bardzo podzieleni i boimy się takiej oto sytuacji, w której znowu będziemy mówić głównie na temat... Ale jaki język polski jest fatalny. Ekshumacje i kolejne Polacy. Zabiegi wobec strony rosyjskiej. I ta dziennikarka oddała Polsce fatalny język. Karolina Lewicka z Sejmu. Dziękujemy. Słuchasz informacji TOK FM. Premier Wielkiej Brytanii przyznaje, że miał udziały w funduszu zarejestrowanym w raju podatkowym. Chodziło o firmę jego ojca. W ten sposób David Cameron tłumaczy się z afery Panama Papers i zapewnia, że udziałów pozbył się przed objęciem urzędu szefa rządu i że rozliczył się z tej transakcji z brytyjskim fiskusem. Zapłaciłem podatek dochodowy od dywidendy. Miałem zysk z funduszu, ale był on poniżej progu podatkowego od dochodów kapitałowych, więc tego podatku nie płaciłem. Ale ten zysk podlegał wszystkim brytyjskim podatkom. Jednak wiadomość o udziale Camerona w aferze Panama Papers spotkała się z głośną krytyką na Wyspach i nie tylko, bo brytyjskiego premiera skrytykował też szef francuskiej dyplomacji Jean-Marc Ayrault. To niemoralne, a w niektórych wypadkach również nielegalne, bo chodzi o unikanie podatków i nieujawnianie ile i w jaki sposób się zarabiało. Panama Papers to ponad 11 milionów dokumentów, które wyciekły z kancelarii prawniczej w Panamie. Są one dowodem na to, jak możni tego świata politycy, celebryci czy sportowcy ukrywali swoje majątki w rajach podatkowych. Z ich powodu do dymisji podał się już premier Islandii. Nasi piłkarze ręczni rozpoczynają dziś walkę o Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Na początku turnieju kwalifikacyjnego w Gdańsku zmierzą się z najmocniejszym rywali, czyli z Macedonią. I liczą, jak przyznaje Michał Szyba, na wsparcie kibiców. No na pewno liczymy na kibiców, którzy zawsze nas wspierają. I jeśli chcą w sierpniu emocjonować się meczami z Igrzysk Olimpijskich z drużyną w reprezentacji, to zapraszamy do hali w najbliższy weekend. Początek spotkania z Macedonią w Ergo Arenie w Gdańsku o 20:30. Jutro biało-czerwoni zagrają z Chile, a w niedzielę z Tunezją. Dwie z czterech drużyn turnieju zapewnią sobie udział w Igrzyskach w Rio.
pogoda. Dziś deszcz głównie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpacie dodatkowo mogą wystąpić burze. Poza tym chmury na przemian ze słońcem. W Zakopanem 12 stopni, w Trójmieście, Katowicach 13, w Szczecinie, Toruniu, Kielcach, Wrocławiu 14, w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie 15, a w Lublinie 18 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. 6 minut po godzinie 12. Mikołaj Lizut, witam Państwa. A w studiu goście Jarosław Soja, Partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Wiemy już, jak wygląda projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 13 maja. No i tak, w tej rezolucji europosłowie piszą: wzywamy komisję do podjęcia natychmiastowych kroków, które zagwarantują w pełni poszanowanie implementacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z rekomendacjami Komisji Weneckiej. To jest dobry dokument? Znaczy fatalny. Ja uważam, że wyciąganie spraw polskich na arenę międzynarodową jest... To targowica. To pan tu powiedział, nie ja. Nie, to nie ja powiedziałem, to Kościół powiedział. No widzi pan, zapominając, kto był w Targowicy. Tak, oczywiście. Natomiast wyciąganie tych spraw na arenę międzynarodową nie przynosi żadnego pozytywnego efektu, czy to dla Polski, czy to dla samej Unii Europejskiej. Może też dla Trybunału. Mi się wydaje, że nikt na tym nie skorzysta. To jest włożenie gorącego ognika pod kołdrę. Możemy się poparzyć, możemy spalić kołdrę. Ciekawa analogia. Polska na tym nic nie zyska, tylko straci na arenie międzynarodowej i wizerunek Polski. Będzie to czynnik wykorzystywany przez kraje trzecie we własnych rozgrywkach, a sama Unia Europejska na tym straci. Kraje trzecie, czyli które? No, inne kraje Unii Europejskiej, z którymi mamy różne relacje i różne kwestie z nimi załatwiamy na zasadzie bilateralnych porozumień, czyli nawet nie na w gruncie porozumień całej wspólnoty, tylko relacji bilateralnych między Warszawą, a dajmy na to Berlinem, mamy Paryżem. Wrogów wewnątrz Unii? Nie, czyli każdy kraj ma swoje interesy. I każdy kraj, każde państwo będzie cynicznie wykorzystywać pozycję, a w tym przypadku gorszą pozycję drugiej strony, czyli strony polskiej. Ja tylko jestem ciekaw, czy Unia Europejska... tak samo pan poseł oceniłby sytuację, gdyby... Każdy kraj ma swoje interesy. Mówi tak jak ten profesor ze szkoły. Jakby pan mi pozwolił dokończyć, to pamiętajmy o tym, że rzeczywiście słuszną uwagę pan powiedział. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za Akademii Teologii Katolickiej. Ja też uczęszczałem do Akademii Teologii Katolickiej. Po wielokroć i w sprawie wyborów, i w sprawie katastrofy smoleńskiej. Ale wtedy było po raz pierwszy. To było odwoływanie się na przykład do naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych, tak, że gdzieś zupełnie nie było podstawy w zasadzie prawnej do tego, jakieś apelowanie o pomoc w śledztwie. No, to były regularne działania. Pewne tradycje są. Natomiast ja tego nie oceniam negatywnie tak naprawdę, bo Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polska jest członkiem innych organizacji międzynarodowych, podpisała pewne traktaty i w związku z tym ma pewne zobowiązania. I apelowanie o to, by Polska wykonywała te zobowiązania, dlaczego miało być czymś złym? Opinię Komisji Weneckiej sami zamówiliśmy. Dokładnie, to jest z inicjatywy pana ministra Waszczykowskiego. No to trudno tutaj mówić, że Komisja Wenecka teraz się wtrąca w nasze sprawy, albo apelowanie o wykonanie tej opinii, albo ustosunkowanie się chociaż w jakiś sposób do niej, jest proszeniem się o ingerowanie obcych sił w sprawy Polski. No to jak to jest, panie pośle, zamówiliśmy opinię kompletnie bez znaczenia? Znaczy, zamówiliśmy zupełnie niepotrzebnie opinię Komisji Weneckiej, bo Waszczykowski już też tak mówi. Kogokolwiek, kto się zna na prawie konstytucyjnym, na mechanizmach ustrojowych państwa polskiego, to samo by powiedział, co Komisja Wenecka. Natomiast wyciąganie spraw polskich na arenę międzynarodową naprawdę nie służy sprawie polskiej, a do tego nie ma naprawdę żadnego przełożenia. No, ale po co to robicie? Jeśli Komisja Europejska podejmie jakieś działania wobec Polski, to co?
przyjedzie do Polski i każe drukować Beacie Szydło wyrok Trybunału. Co czyni prawica tu wewnątrz, a co dopiero tam na zewnątrz. Od trzech sędziów wybranych. Także przez widzicie państwo, nie ma tej teokracji żydowskiej, tego narodu żydowskiego, który był, bo to się wszystko albo rozpadło, albo zostało zniszczone w roku 70. O tym mówimy bardzo dużo. Jezus mówił, że jeżeli zobaczycie tę ohydę spustoszenia, czyli wojska rzymskie, uciekajcie w góry. Kto jest na dachu, niech nie wchodzi do domu schodząc, żeby co zabrać. Uciekajcie szybko, aby to nie było w sabat, no bo bramy Jeruzalem były zamknięte, aby kobiety nie były w ciąży. Tutaj już w języku słyszymy poezję. Nasze radio słyszy pozytywnie. Nasza telewizja Elka Pierdzielka, Elhof Art 2000, El Mercedes widzą bardzo pozytywnie. Nasze telewizje widzą bardzo dobrze. Nasze telewizje widzą, spostrzegają to wszystko bardzo pozytywnie. Proszę oglądać. Proszę słuchać. El Mercedes, to mamy, proszę państwa, na YouTube, na Google Plus i na Daily Motion. Więcej nie trzeba. Nie chcemy Twittera, nie chcemy Facebooka, nie chcemy żydowskiej inwigilacji. Dziękujemy. Do widzenia. W zasadzie nawet nie jestem ciekaw, tylko jestem przekonany, że on się przełoży na wynik referendum w Wielkiej Brytanii. I to może być właśnie te 5% społeczeństwa, które się waha i w chwili podejmowania decyzji co do przyszłości dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, powie nie. Sądzi pan, że polski spór o Trybunał się przełoży na wynik referendum? Bo Brytyjczycy będą to traktować jako element ingerencji Brukseli, eurokratów w wewnętrzne sprawy państw członkowskich i to może przesądzić o wyniku obywatele Zjednoczonego Królestwa tak bardzo śledzą. Bardzo ryzykowną grę, że duża część osób będzie miała to po prostu... Nie będzie tego o tym wiedziała nawet, tak naprawdę. Umówmy się, czy nie wiemy, co się dzieje, że senatorowie nawet w Stanach Zjednoczonych, nawet prezydent Obama wie, co się dzieje w Polsce. A w tej chwili mówi się, że obywatele, którzy głosują, czy Polacy wiedzą, jak wygląda ostatnie wyniki. Ameryka też jest po części katolicka, tam dużo kościołów katolickich. I wiecie państwo, jak te wszystkie ciotki pouciekały do Ameryki, no to kto pouciekał do Ameryki? Katolicki. Ja miałam ciotek, proszę państwa, w Ameryce. Też mam ciotkę Mary Floras, ale ona umarła i ją już tylko widziałam w trumnie. Proszę państwa, kanał Mary Flores. Proszę oglądać w kanale Witeklandia, czy w ogóle kanał Witeklandia, Witeklandia, youtube.com. Witeklandia, youtube.com. Tam jest też pod kanał właśnie Mary Flores. W takim razie piszemy Mary Flores. Wokół Trybunału. Czy jest jakakolwiek? Saska Moherowa Sław. Sław Moherowa Sask. Moim zdaniem wykazaliśmy trafną diagnozę. Proszę państwa, bardzo dużo kanałów. Około 50 kanałów. I my nie robimy tego, żeby się przebić. My nie robimy tego dla poklasku. Tylko robimy to, co żeśmy robiłyśmy wcześniej. Czyli robiłyśmy głosiłyśmy Słowo Bożie, na przykład na Słupeckiej, gdzie potem zbudowano politykę, redakcję, to w tych domkach po lewej stronie, po prawej, mniejszych, większych, wszędzie i ja byłam. Tam potem porobili, proszę państwa, domofony. No teraz to już tam państwo nie wejdziecie, chyba że może przez jakiś przypadek. No ale ludzie są nieżyczliwi. I w budynku, i poza budynkiem, na ulicach. Są źli. Zabili Jezusa Chrystusa. Zamordowali. I się nic w tym sensie, pod tym względem nie zmienia, proszę państwa. Wynadaje nasze radio. Tok FM Euro. Koncita
Barbie, Baby, Langström, Exit. Kultura dokładnie do Wrocławia uciekła. Tak, no, natomiast będziecie jechali z Olsztyna tu przez Warszawę na południe, południowy zachód, to dojedziecie do Wrocławia. Oczywiście, że zapraszamy na lato serdecznie do Wrocławia, europejskiej stolicy kultury. Zapraszamy, bo tutaj widzicie Państwo tylko gadanie, baranie, gdy my rozmawia z baranem. Serdecznie Państwa zapraszamy. Buziaczki. Podstawą jest opublikowanie wyroku. To samo teraz będzie ta rezolucja. Dlaczego Jarosław Kaczyński tak się upierasz przy niepublikowaniu wyroku? No, Jarosław Kaczyński, jak i całe Prawo i Sprawiedliwość, żyje taką reminiscencją historii. Jak rząd w kuluarach sejmowych, niektórzy posłowie mówią, grupa rekonstrukcyjna sanacji. Jeśli ktoś zna dobrze historię, to ciekawe, nie znałem tego. W 27 roku podobny mechanizm działania przyjmowała ekipa sanacyjna, kiedy to Sejm w drodze uchwały odrzucał rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta Mościckiego. Mamy do czynienia z przewrotem majowym. Nie, no, tak powiedział Tomasz Rzymkowski. Niech pan nie drwi, ja mówię o innej kwestii. Mianowicie wówczas również mechanizmem naginania prawa był brak publikacji, w tym przypadku uchwał Sejmu, które odrzucały rozporządzenia z mocą ustawy prezydenta. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Posłuchajmy informacji Radio Tok FM. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, Jarosław Soja, także Partia Razem. Radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Proszę nas oglądać, ba, nawet i słuchać. Radio Nieme też czasem się wypowi. Radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Oglądajmy Elhof Art 2000, youtube.com. El Mercedes, YouTube. El Mercedes Daily Motion. El Mercedes Google Plus. A na Google to my mamy Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska. Mnóstwo kanałów, całe mnóstwo. Wystarczy się przyjrzeć, proszę Państwa. El Mercedes, prawda? El Mercedes. Proszę Państwa, Google Plus zawiera melodrama. Elka Pierdzielka, Cinderella, Elka Wiercielka, Felicja Boska, Ella Hofland, Ella Hof. Na Google. Zapraszamy. I buziaczki Państwu też przesyłamy. Всего хорошего. Tamara Januszkowska, baletmistrzyni z Anglo-Ameryki Białystok, która z Rosji tam przybyła. Z Rosji, kochany Dawidku. Z Rosji przybyła. Tak, Makryna Mieczysławska. Mega oszustka. Mega oszustka, proszę Państwa. Mega oszustka. Służebniczka szatana, diabła. A w ogóle to tych grubych bab tu nie brakuje. Grube baby pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie grube baby.